Dobra, zobaczymy jak to wygląda tam. Z tamtej strony. Na tamtą stronę możesz sypać, wiesz tam. Tak to wygląda tutaj. Ale zaraz tutaj z tym sobie poradzimy. O, piasek. Tak jest uzgodnione z kierownikiem, żeby to podsypać piaskiem wszystko, żeby ten szlam odizolować od tego chudziaka, co tu przyjdzie. No to jeszcze i tak będzie. Chudziaka, przeszło 10 cm na pewno. 10 jest w projekcie, będzie 15, to niech jest 15. Oczywiście bez tam zamówiony V8. Ale to nie jest chudziak, tylko już beton towarowy V8. Czekać na betoniarnię, przyjadę. Coś tam miękko jest, ale już się to nie... Nie lepiej do butów tak. Na pewno lepiej niż tu to wygląda, jak się tu obsypie. Tutaj też to wyrównamy zaraz wszystko. Trzeba będzie chyba jeszcze dobić tutaj tego piasku. Zobaczymy. Dobra, tak rzadziej te kubki, wiesz, nie za gęsto, bo trzeba zostawić coś na ten chudziak też. Niezły burdel się zrobił. I tyle. Teraz spiję tą wodę całą. Nie trzeba zagęszczać. Dało tutaj popalić nam, kurwa, dało. Z tą wodą, z tym wszystkim. No ja tam jeszcze jedno wsypię na to. Jest dziura fest. Dobra, ważne, że to się sprawdza, że ten szlam się przykrywa, bo
Boże, jakby to wyłaziło. No i dobra, tam jak woda jest, to ona tam beton wyciśnie tą wodę. Z tym nie będzie problem. Sypnij tu i trzeba wozić jeszcze tutaj tego piasku. Ja to zaraz rozsypię łopatą. Wszystko rozgarnę. Sprawa załatwiona. Trzeba ma nie padać przez poniedziałku. Dzisiaj jest czwartek. Zobaczymy. Na pewno chcemy zalać chudziak, rzucić zbrojenie. Plan jest taki, żeby w sobotę już to zalać na gotowo. Z głowy też oczywiście będzie fał 8 beton wodoszczelny. Nie chcę tu robić nic innego. Że taka forma będzie. Dobra, no, to wszystko już zostaje pod spodem, a na wierzchu już jest piasek. Już lepiej się na to patrzy. Skontrolować. No, spokojnie, choć jeszcze więcej, 10 ma. Nie szkodzi. Ja akurat niczym nie przeszkadza. Niech jest grubiej. Dobra, dzwonię do betoniarni, zamawiam. Ileś muszę podać tego betonu. Będziemy widzieć. Zasypiemy to, pokażemy, jak to wygląda.